Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. To jest rozmowa dnia. Dzisiaj naszą gościnią zdalnie jest posłanka Marta Wcisło, liderka listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry, pani posłanko. Witam panią, witam państwa. Rano jest, więc przepraszam za pomyłkę. Dopiero pierwsza kawa. Pani posłanko, jak się pani czuje po tej napaści, do której doszło w poniedziałek? Wyborca panią poszarpał, zwyzywał, groził pani. Jak się pani czuje po tym wszystkim? Bywało lepiej, jeśli chodzi o moje samopoczucie, natomiast te obrażenia fizyczne, jak cię mogę, natomiast cały czas w głowie mam i w pamięci słowa, które powiedział ten pan, czyli takich jak ty, takich jak wy trzeba wybić. To mnie najbardziej boli i tego tak szybko chyba nie da się wymazać. Natomiast to dotyczy nie tylko mnie, ale też wszystkich państwa, którzy mają inne poglądy od poglądów tego pana i to jest dla mnie najbardziej bolesne. Napastnik został doprowadzony w kajdankach na komisariat. Czy on panią przeprosił? Czy jakoś próbował się z panią skontaktować, wyjaśnić swoje postępowanie? Nie próbował się ze mną kontaktować, nie próbował przeprosić. Nie znam tego pana, nie zamieniłam z nim ani jednego zdania, ani jednego słowa. Rzucił się na mnie z rękami, tak jak już mówiłam wcześniej, wielokrotnie szarpiąc mnie. Natomiast wiem z informacji od dziennikarzy, że ponieważ nie może się już wyprzeć tego, że się na mnie rzucił, więc twierdzi teraz, że chciał się ze mną przywitać. Mm-hmm. I to przywitanie polegało na... Polegało na tym, że mam śniaki, krwiaka i zwichnięcie barku. Tak wyglądało przywitanie z tym panem. Najgorsze jest to, że kłamie, najgorsze jest to, że idzie w zaparte. Ja jestem daleka od tego jako człowiek, jako parlamentarzystka, że będzie słusznie kogokolwiek o cokolwiek oskarżać. Więc zresztą jak złożyłam zawiadomienie na policję, to na pytanie funkcjonariusza policji, czy żądam, żeby został zamknięty, odpowiedziałam, że nie zależy mi na tym, żeby go zamykać, tylko żeby poniósł konsekwencje tego, że napada na drugiego człowieka i żeby nigdy tego więcej nie zrobił. Ja nie chcę zemsty, ja nie oczekuję tutaj jakichś nie wiadomo jakich przeprosin. Natomiast haniebne jest to, że kłamie, że chciał mi zrobić krzywdę, bo ten filmik, który został nakręcony, który jest w internecie, to jest druga jego próba. Pierwsza nie została nagrana, ponieważ nikt z nas się tego nie spodziewał. To było w biały dzień, było dużo ludzi na targowisku, były różne komitety. Zresztą naprzeciwko mnie swoje ulotki rozdawał inny kandydat partii rządzącej, burmistrz Opola Lubelskiego wraz ze swoją całą świtą, czyli z urzędnikami Urzędu Miasta Opola, z szefem KRUS-u, z szefem Zarządu Dróg Powiatowych. W czasie godzin pracy byli. Dostałam taką informację, dostałam zdjęcia od mieszkańców Opola Lubelskiego, którzy po pierwsze przepraszają mnie za to zajście, a nie powinni, bo to nie jest ich wina. Po drugie twierdzą, że tak się dzieje w ich mieście, że władza robi co chce. I przysłali mi zdjęcia opisane, kto jest na tym zdjęciu, w jakich godzinach i tak dalej. Po trzecie, smutne jest to, że jak się dzieje coś drugiemu człowiekowi, bez względu na to, z jakiego ugrupowania, to niestety partia rządząca, która mianuje się najlepszymi Polakami, katolikami, obywatelami, patriotami i tak dalej, nie reaguje na tego typu rzeczy. Zwłaszcza, że są to władze tego miasta, więc tym bardziej jest to dziwne. Ale trudno, zostawiam to pod ocenę innych państwa, znaczy państwa. I nie chciałabym tylko, aby ktokolwiek z mojego powodu, znaczy na moim przykładzie, nie chciałabym, żeby kogokolwiek spotkała jakieś nieprzyjemności, czy żeby po prostu ten pan, czy inni jemu podobni też doznali jakiegoś uszczerbku, bo to nie był jedyny przypadek tego dnia. Ja tego dnia dużo pod swoim adresem słyszałam. Nie były to co prawda i na szczęście jakieś napady, tak jak to miało miejsce, cielesne,
ale słyszałam, won z naszego targu, won z naszego miasta, wynocha do Niemiec, pani nie jest Polką, pani nie jest godna tu być. I jeszcze parę innych bardzo nieprzyjemnych rzeczy, których nie będę mówić na wizji, bo są tak haniebne i są tak okropne dla mnie jako kobiety, jako człowieka, więc nie będę ich powtarzać. A dlaczego on to do pani krzyczał? Ma pani jakąś hipotezę? Dlaczego akurat do pani i dlaczego akurat takie rzeczy? Zarówno ten pan, jak i ludzie, którzy na mnie tego dnia podnosili głos, krzyczeli, powiem wprost, no mówili paskami pewnej stacji telewizyjnej i zdaniami ludzi partii rządzących. Tego dnia, kilka godzin później, na Lubelszczyźnie był premier. W Kraśniku był pan premier Mateusz Morawiecki. Wszyscy byli niezwykle podekscytowani tą wizytą. Zresztą policja była też postawiona na nogi. I najwyraźniej, tak jak usłyszałam od osób, które dobrze mi życzyły i z którymi rozmawiałam, weszłam na teren partii rządzącej. Ja nie powinnam się tam znaleźć. To nie jest mój targ, to jest ich teren, to jest ich miasto, to jest ich państwo. Miarą wartości człowieka i oceny człowieka dzisiaj dla wielu, nie mówię dla wszystkich, ale dla wielu osób, które są dzisiaj przy władzy, bądź osób, które ich popierają, mówię nie wszystkich, jest nie to, czy jest się uczciwym, dobrym człowiekiem, tylko to, do jakiej partii się przynależy. I to jest straszne, ponieważ wszelkie wykluczenia, zawłaszczanie państwa nie prowadzi do niczego dobrego, naprawdę. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Ja szanuję poglądy tych państwa, ja szanuję zdanie innego człowieka, nawet jeśli się bardzo, bardzo różnimy, ale to nie znaczy, że mogę go obrażać, że mogę na niego napadać. Nikt nie ma takiego prawa. W wolnym, demokratycznym kraju każdy ma prawo do swoich poglądów, każdy ma prawo do swoich zachowań, jeśli nie łamie prawa i przepisów stanowionych w danej gminie, czy generalnie, jeżeli jest prawym obywatelem w sensie przestrzegania przepisów, to nikt nie ma prawa traktować go źle, gorzej. A tego dnia, powiem szczerze, nie czułam się, ja już nie mówię o jakimś komforcie psychicznym, bo komfortu politycy nigdy nie mają, ale nie czułam się, jakbym była na terenie regionu, z którego pochodzę, na terenie regionu, gdzie się wychowałam, moja cała rodzina. No naprawdę w odniesieniu do wielu sytuacji było mi bardzo, bardzo przykro. Ale ja się nie zrażam, będę nadal jeździła. Mm-hmm. Wspominała pani o paskach TVP, to znaczy pani nie wymieniła nazwy TVP, ale wiadomo, że chodzi o paski TVP. Czy chciałaby pani powiedzieć coś widzom telewizji rządowej, którzy uwierzyli w te paski, którzy nienawidzą pani i innych polityków demokratycznej opozycji? Czy ma pani im coś do powiedzenia? Tak, jest rzeczą niezwykle haniebną, jeśli jedna partia obwinia nas, że chcieliśmy oddać kraj, chcieliśmy oddać pół Polski ruskim. Takie słyszałam teksty. Chcieliście nas oddać ruskim. Ta grafika, która została przygotowana przez TVP, gdzie tak jakby czerwona krew zalewa pół Polski, co jest bardzo wymowne i bardzo wyraziście pokazane, jest wierutnym kłamstwem, o czym mówił generał Cieniu, ówczesny szef sztabu generalnego, który mówi, że to jest kłamstwo, że ten plan, część planu, piąta część, która została odtajniona, która jest elementem całego planu, a pierwsze cztery części zadają kłam tej piątej, została haniebnie wykorzystana przez partię rządzącą do tego, żeby straszyć Polaków Polski Wschodniej. Jeżeli ja słyszę, że Lublin mógł być drugą Buczą, a wiemy, co się dzieje w Buczy, to jest po prostu rzecz niebywała, że politycy partii rządzącej na potrzeby kampanii wyborczej
straszą Polaków Polski Wschodniej, Lublina, bo to miasto padło, ja z niego pochodzę, w nim mieszkam, żyję, funkcjonuje nie tylko ja, ale 350 tysięcy mieszkańców i porównywać nasze miasto do Buczy, gdzie trupy leżały na ulicy, gdzie krew płynęła ulicami, to jest, szanowni państwo, haniebne, naprawdę haniebne. Jesteśmy w NATO i jeśli państwo uważnie śledzicie, a jestem przekonana, że tak, to co mówią przedstawiciele NATO, że żaden skrawek, żaden centymetr ziemi, która jest w pakcie NATO, nie zostanie oddany. W 2015 roku, w 2014 roku byliśmy w NATO, więc to, co w tej chwili dzieje się w przestrzeni medialnej w tym kontekście, jest haniebne, jest kłamliwe i nie powinno nigdy się wydarzyć. I takimi tekstami, takimi paskami mówili w poniedziałek do mnie zwolennicy partii rządzącej. Na zakończenie tego wątku dodam tylko, że generał Cieniuch był gościem w podcaście na temat polityka, gdzie właśnie mówił o tych planach obrony Polski i mówił, że ujawniono zaledwie dwa króciutkie fragmenty z kilkudziesięciostronicowego dokumentu. No dobrze, przejdźmy do innych kwestii. Czy zobaczymy Donalda Tuska w Gościu Wiadomości? Czy w ogóle go zobaczymy w TVP podczas występu? Myślę, że zobaczymy, jeśli TVP będzie partią, przepraszam, TVP, bo w tej chwili TVP prowadzi politykę partii rządzącej, a myślę, że wówczas, kiedy TVP będzie telewizją narodową, prawdziwie narodową, to myślę, że wówczas tak. Na ten moment nie sądzę, ponieważ zresztą nie mam takiej pełnej wiedzy, ale znam zdanie przewodniczącego w tej kwestii. To znaczy Donald Tusk powiedział wprost, to musi być program na żywo. No, i wtedy wystąpi. Bardzo bym chciała to zobaczyć, bo Donald Tusk jest politykiem, który ma ogromną wiedzę, doświadczenie, ale też jest naprawdę człowiekiem, który ma dużo do powiedzenia w kwestiach tego, co w jakim kierunku będzie szedł nasz kraj, w jakim kierunku partia rządząca, na jakie tory przestawiła Polskę, więc bardzo bym chciała to zobaczyć. Natomiast ja byłam w miniony piątek w TVP, tylko nie w Gościu Wiadomości, ale TVP Info. I muszę państwu powiedzieć, że mimo, że to był program na żywo, to nie pozwolono mi skończyć jednego zdania. Była tak ostra wymiana zdań między mną a politykami trzema partii rządzącej. No był tam przedstawiciel Kukiza, ale on jest na listach. Więc nawet jednego zdania nie pozwolono mi skończyć. I była właśnie dyskusja na temat tego planu rzekomego oddania Polski Rosjanom i moja ostra bardzo dyskusja z wiceministrem Skurkiewiczem. Jest to, szanowni państwo, niezwykle nierówna dyskusja, jeśli się odbiera głos, jeśli się wycisza mikrofony, jeśli się nie... To prawda, że macie cichsze mikrofony. Skończenia jednego zdania. To nie jest tak jak u państwa, że mogę z panią redaktor dyskutować, rozmawiać. Nie, w TVP tak nie ma. A to prawda, co powiedział, czy pani też to zauważyła, bo mówił u nas o tym poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 z trzeciej drogi, że goście z demokratycznej opozycji w TVP mają jakby mikrofony już od razu nastawione ciszej niż posłowie partii rządzącej, czy niż prowadzący. Czy pani to zauważyła też? Ja zauważyłam, że jak ja zaczynam rozmawiać, a wchodzi mi w zdanie przeciwnik polityczny, czyli ktoś z PiS-u, to mój głos jest wyciszany i mimo, że jest ostra wymiana zdań, to jest zdecydowanie lepiej słychać przeciwnika partii rządzącej, a nie drugą osobę. Więc to absolutnie zauważyłam, bo później zgrywamy te programy, ponieważ moje słowa są często bardzo przekręcane, moje wypowiedzi są manipulowane, wykorzystywane do innego programu,
tak zwanego satyrycznego, gdzie jestem wyśmiewana, obśmiewana, no po prostu robi się ze mnie osobę nie do końca wiedzącą, co chciała powiedzieć i tak dalej, więc no to jest, to są metody, które wykorzystuje w tej chwili TVP, a właściwie ludzie, którzy tam pracują. Wczoraj w Elblągu Donald Tusk wspominał o wewnętrznym sondażu, w którym dzieli was jako Koalicję Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości. Tam jeden punkt procentowy z kawałkiem. Czy Marsz Miliona 1 października sprawi, że przeskoczycie na pierwsze miejsce? Głęboko w to wierzę. Marsz Miliona Serc jest ogromnym wydarzeniem, największym w historii naszego kraju w kategoriach wydarzenia społecznego. Ja z Lublina zabieram 5 autokarów, w których będzie jechało 270 osób. Mam mnóstwo chętnych, ale nie mam już miejsc. Jedzie z Lubelszczyzny kilkanaście autokarów. Ludzie naprawdę chcą zmian. Ludzie chcą pokazać ogromne niezadowolenie w odniesieniu do partii rządzącej. Obywatele jadąc na ten marsz, chcą wyrazić swój sprzeciw wobec tego, o czym mówiłam, czyli zawłaszczania państwa, wobec agresji słownej, ale nie tylko, bo przecież te sytuacje, które miały miejsce z kobietami, czyli wysyłanie policji na marsze kobiet. Ludzie nie chcą, obywatele nie chcą, aby wyprowadzano nas z Unii Europejskiej, aby ograniczano nam swobody obywatelskie. Widzimy, co się dzieje w tym momencie, jeśli chodzi o kwestie afery imigracyjnej, emigrantów. Nie trzeba być geniuszem, żeby zobaczyć, ilu imigrantów jest na naszych ulicach. Partia rządząca co innego straszy pani imigrantami? Robi. Straszy pani imigrantami? Nie, nie straszę, absolutnie nie straszę, tylko to jest ogromny cynizm i obłuda, bo partia rządząca zadaje pytanie w referendum, pytanie ma dotyczyć relokacji imigrantów 2000 osób, a przez ostatni okres wpuścili 250 tysięcy, wydali wiz. Więc absolutnie to jest, co innego mówią, a co innego robią. Ja absolutnie nie straszę, natomiast obywatele powinni wiedzieć, że w Polsce wydawane były wizy za łapówki. I to jest straszne, bo nawet nie wiemy, kogo wpuszczono do naszego kraju, do Unii Europejskiej. Nie były sprawdzane te osoby pod kątem niekaralności. Nie wiemy, gdzie te osoby są. Amerykanie już rok temu informowali rząd polski, że na granicy z Meksykiem stoją obywatele krajów trzecich z polskimi wizami, więc nasz rząd doskonale wiedział, co robi, ale cały czas straszył Polaków właśnie imigrantami, a sami pod stołem za pieniądze dawali wizy za łapówki. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, chociaż niekoniecznie teraz łapówkach, czy odczuwa pani dobrą zmianę w swoim portfelu? Bo Adam Glapiński, prezes NBP, twierdzi, że skończyliśmy z grozą inflacji. Narodowy Bank Polski wypuścił taki specjalny spot, który jest zatytułowany "Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze". No więc chciałam panią zapytać, czy chodząc na zakupy, kupując jedzenie na przykład, odnotowała pani to, że w portfelu zostaje więcej? Nie, wręcz odwrotnie, bo mimo, że rzadko robię zakupy i to przyznaję, mniej więcej raz w tygodniu, ale absolutnie w drugą stronę. Ja wiem, ile kosztuje dzisiaj bochenek chleba czy kostka masła, ile kosztują podstawowe produkty. Więc pan Adam Glapiński, patrząc przez pryzmat swoich dochodów, swojej gigantycznej pensji, premii i Bóg wie czego jeszcze, może nie odczuwa drożyzny, ale szanowni państwo, wszystko zdrożało, poza paliwem, które jest w tej chwili w niższych cenach, z czego się cieszę, ale jest to chwyt tak zwany przedwyborczy. Natomiast szanowni państwo, popatrzmy na ceny energii,
Za chwilę być może skończy się kwestia obniżonego VAT-u na artykuły spożywcze, na te podstawowe artykuły spożywcze. VAT wzrośnie o 5%, więc minimum o te 5% podrożeją artykuły spożywcze. No niestety nie jest taniej, wręcz odwrotnie, wszystko drożeje w wolniejszym tempie, to trzeba przyznać, ale drożeje. Pan prezes Glapiński, zamiast zająć się cenami w sklepach i spotami, powinien zadbać o wartość złotego, bo to jest cel i to jest podstawowy obowiązek NBP. Dziś wartość złotówki niestety spada, a tym samym rosną kredyty, które są w walucie, w euro, we franku. Ja mam kredyt w euro, więc jak kupuję zawsze euro, no to o zgrozo, wiem, ile kosztuje euro, więc nie jestem z tego zadowolona. Okej, ale kończąc ten wątek, przejdźmy do czegoś bardziej powszedniego, czyli do chleba. Ile kosztuje bochenek chleba w Pani regionie, w Pani okręgu wyborczym? To zależy. Chleb taki 60 gram żytni kosztuje około 3,50. Jeśli jest to chleb wieloziarnisty, to kosztuje 6 zł, w zależności od tego, jaki kupujemy. No, ja pamiętam ten chleb, który dziś kosztuje 3,50, najtańszy, kosztował swego czasu 1,99 zł. Natomiast, i to ja mówię, 3,50 to jest ta niższa półka, bo chleb tej samej wagi, czyli 600 gram krojony, kosztuje w innych sklepach 4,50, 4 zł. Tak od 3,50 w górę. Mhm. Odmieniacie Państwo przedsiębiorców przez wszystkie przypadki. Mówicie, że trzeba im pomóc, ulżyć, że mają zbyt wysokie obciążenia. Załóżmy, że to Wy, Państwo, demokratyczna opozycja, tworzycie rząd po wyborach. Jak zamierzacie zadbać o pracowników tym razem? Jak to pogodzić? Interesy pracodawców, przedsiębiorców i pracowników. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że rynek, dzisiaj mamy rynek pracownika i bardzo dobrze, natomiast są bardzo wysokie pozapłacowe koszty pracy. Te wszystkie obciążenia, które idą na konto pracodawcy, powinny być zdecydowanie mniejsze i powinno więcej pieniędzy zostać w portfelach pracowników. Gdyby ta kwota brutto była w mniejszym stopniu ubruttowiona, no to pracownikowi więcej zostawałoby w kieszeni. Ale przede wszystkim kwestie związane z kodeksem pracy, z urlopami, chcemy aktywować bardziej do pracy kobiety, które urodziły dzieci, które chcą wrócić na rynek pracy, umożliwić im środki na to, aby dziecko było zaopiekowane. No tak, to słynne babciowe, o którym mówił Donald Tusk. Tak, to nie tylko babciowe, bo to mogą być pieniądze na niańkę, żłobek, na co matka uzna za stosowne. To jest tak hasłowo powiedziane babciowe, ale to matka ma wrócić na rynek pracy, sama zdecydować, na co chce wydać pieniądze. Dziecko ma być zaopiekowane, tak aby ona mogła spokojnie pracować, bo jej praca to są też przychody i dochody do budżetu państwa, ale to jest też wypracowanie kwestii związanych z emeryturą i tak dalej. Naprawdę aktywowanie kobiet po urodzeniu dziecka to jest ogromnie ważna rzecz. Wiem, jak ważna, bo sama przechodziłam ten proces i niestety jako przedsiębiorca nie miałam prawa wówczas ani do urlopu wychowawczego i 3 miesiące po urodzeniu dziecka wróciłam do prowadzenia działalności gospodarczej. No dobrze, a co z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy? Co z plagą, jaką są tak zwane śmieciówki i fikcyjne de facto B2B, które są na polskim rynku pracy, gdy faktycznie w danym miejscu występuje stosunek pracy, czyli jest harmonogram, są godziny, są tego typu rzeczy. Czy Państwo zamierzacie tutaj jakoś to wyegzekwować?
Absolutnie tak. Ja powiem więcej. Inspekcja pracy powinna być odpolityczniona. Dzisiaj jest tak, że na czele inspekcji pracy stoją funkcjonariusze polityczni. Zwracają się do mnie różne grupy zawodowe. Pielęgniarki, na przykład z DPS-ów, czy pracownicy, teraz mam prośbę o interwencję pracowników PKP Cargo. I pisze pisma do inspekcji pracy. Inspekcja pracy nie wysyła kontroli. Nie wysyła kontroli do tych placówek. I co pani pisze? Dlaczego nie? No, dlaczego nie? Dobre pytanie. Złożyłam pismo do inspekcji pracy w sprawie pogotowia, jednego z placówek pogotowia. No i sytuacja była taka, że inspekcja pracy rzekomo dokonała kontroli, no i stwierdziła, że wszystko jest okej, podczas gdy miałam informację, że tak nie jest. Podobnie było z jednym z DPS-ów w Janowie Lubelskim, który został skontrolowany przez inspekcję pracy. I stwierdzono, że nie ma absolutnie uchybień, przepraszam. Natomiast pracownice, pielęgniarki twierdziły, że są absolutnie mobbingowane. Inspekcje pracy dzisiaj są upolitycznione. Jeśli jest to placówka, której szef jest desygnowany przez partię rządzącą, to kontrole, śmiem twierdzić, są przeprowadzane wyrywkowo, tendencyjnie. Mam też sytuację związaną z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Byłam tam na kontroli z koleżanką Gasiuk-Piechowicz, ponieważ pracownicy tego urzędu twierdzili, że są na nich naciski wywierane w postaci takiej, że marszałek ustalał wyniki protokołów, które oni mieli przygotować. Czyli odpolitycznienie, to jest państwa tak, recepta. Odpolitycznienie, większe kompetencje. Znaczy, większe kompetencje, tak, większe środki? Większe kompetencje w zakresie takim, aby zalecenia pokontrolne, które są ustalone przez kontrolującego, były naprawdę rzetelnie wykonane, tak, aby sytuacja pracowników w danym zakładzie się poprawiła. Jeżeli tak się nie dzieje, to powinny być odpowiednie sankcje. Dzisiaj te sankcje, ja nie chcę być przeciwko przedsiębiorcom, bo byłam przedsiębiorcą ponad 20 lat, cała moja rodzina to przedsiębiorcy, ale naprawdę sposób prowadzenia działalności, kultura prowadzenia działalności, relacje z pracownikami, to jest kluczowe. Dziś zakład pracy, w ogóle kiedyś również, to są pracownicy. Oni stanowią o sukcesie firmy. Nie budynki, nie eleganckie gabinety szefów, tylko kompetentni, dobrze opłacani pracownicy. Mhm. Czy Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć więcej ludzi, więcej pieniędzy? Oprócz tego, że powinna być odpolityczniona? Myślę, że tak. Budżet absolutnie, ale też budżet na kwestie związane z prewencją, ze szkoleniami. No niezapowiedziane kontrole? Słucham? Niezapowiedziane kontrole? Ale one są niezapowiedziane. Inspekcja pracy nie powinna zapowiadać kontroli. Ja się nie spotkałam z tym, aby inspekcja pracy zapowiadała kontrolę. Ani inspekcja pracy, ani sanepid, ani Państwowa Inspekcja Handlowa nie mają prawa zapowiadać kontroli. Jeśli są zapowiadane, no to proszę wybaczyć, to chyba tak być nie powinno. To coś tu nie gra. Dobrze, inny wątek. Czy widziała pani nagranie z głośnego wypadku na A1? Doszło do niego 16 tak, września. Tak, widziałam i jestem w szoku. Jestem w szoku naprawdę, bo 250 km na godzinę to jest zabójcza szybkość. I kierowca rodzina nie miała absolutnie szans uchronić się przed tym szaleńcem, ponieważ przy takiej szybkości manewr na prawy pas był śmiertelny, a ten kierowca zmusił do tego kierowcę kij. Spłonęła rodzina żywcem. To jest straszne. Jestem oburzona postawą prokuratury,
która cały czas, mam wrażenie, spowalnia śledztwo, cały czas nie ujawnia informacji. I jestem bardzo ciekawa, kim był kierowca tego pojazdu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Wczoraj usłyszał zarzuty 12 dni po wypadku. 12 dni po wypadku nie został zatrzymany. Nie wiemy, czy nie zostały sprawdzone, czy zostało sprawdzone to, czy nie był pod wpływem środków odurzających, czy alkoholu. Tego nie wiemy, ponieważ nie mamy żadnych informacji. Proszę zauważyć jedną rzecz, że w każdych innych okolicznościach, nawet już na etapie informacji przekazywanych przez media, wiemy, czy sprawca był pod wpływem. I to się dzieje bardzo szybko, kilkanaście godzin po zdarzeniu, a tutaj niestety jest. Długo się wstrzymywano z tą informacją. coś nie w porządku. Wiecie Państwo, ja byłam uczestnikiem, oczywiście jako pasażer, bardzo, bardzo ciężkiego wypadku kilka lat temu i wiem, ja i mój mąż ulegliśmy wypadkowi, sprawcą wypadku był starszy pan, natomiast wiem, jak niezwykle ważne jest to, aby policja zabezpieczyła służby, wszystko na miejscu, szybko i sprawnie. Tutaj niestety rodzina spłonęła, ale to powinno być wyjaśnione. No, nie może być różnorakiego traktowania obywateli. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i takie same zasady powinny dotyczyć każdego. Prokuratura niestety nie stanęła na wysokości zadania i chciałabym wiedzieć dlaczego. Wyjaśnienie sprawy wyjaśnieniem, tym biednym ludziom życia to nie zwróci. Natomiast chciałam zapytać panią o prewencję w przypadku wygranej demokratycznej opozycji, jakie rozwiązania chroniące życie na drogach pani poprze, na przykład, nie wiem, fotoradary, obowiązkowe kamery w samochodach dostawczych, no bo przecież były przypadki, gdy cofające samochody czy ciężarówki rozjeżdżały ludzi. W Lublinie zresztą była ta słynna sprawa niani przejechanej na pasach przez cofający samochód. Czy poprze pani wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych, to oczywiście w terenie już zabudowanym. Bo myślę, że tutaj powinni się wypowiedzieć eksperci drogowi, ja nim nie jestem, natomiast jestem jako uczestnik ruchu, jestem za tym, aby te rozwiązania były jak najbardziej, jakby to powiedzieć, jak najbardziej dopracowane przez fachowców, nie przez polityków, i nie na zasadzie takiej propagandowej. Dzisiaj mamy, wszyscy wiemy, mamy możliwość zmniejszenia ilości punktów. Ja bym chciała, żeby drogi przede wszystkim były bezpieczne, bo mamy oczywiście trasy szybkiego ruchu, mamy autostrady, ale te drogi boczne, powiatowe, no są w różnym stanie, to po pierwsze. Po drugie, chciałabym, aby kierowcy w pewnym wieku, w pewnym starszym wieku przechodzili badania, ponieważ no, z upływem czasu psuje się nam wzrok, percepcja i tak dalej. Ale i przecież czasami takie poważne wypadki podjął głównie młodzi mężczyźni, nie starsi. No ja, w moim przypadku był to człowiek ponad 70-letni, więc to różnie bywa. Natomiast w przypadku tego zdarzenia, które miało miejsce, no ja sobie nie wyobrażam. Kierowca 31 lat. Tak, aby ktoś taki wrócił jeszcze raz za kierownicę. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. To jest, to jest drogowy zabójca. I ostatnia kwestia. Główny Urząd Statystyczny pokazał dane z najnowszego spisu powszechnego, to od 2021 roku. I okazało się, że przez 10 lat, bo co tyle są robione spisy, katolików w społeczeństwie ubyło. Ten odsetek zmniejszył się o 16 punktów procentowych do 71,3%. Jak pani to skomentuje? Czy panią to dziwi, czy nie? Co pani o tym myśli? Przede wszystkim bardzo nad tym ubolewam, bo jestem osobą wierzącą i praktykującą. Jestem częścią Kościoła katolickiego i ubolewam bardzo nad tym, że Kościół łączy
Znaczy, nie wiem jak to określić dyplomatycznie, ale ten melanż tronu z kościołem nie służy kościołowi. Mamy w Polsce najszybciej postępującą sekularyzację w Europie, jeśli nie na świecie. Tego na świecie nie wiem, ale w Europie sprawdzam. Ponieważ dzisiaj Kościół niestety zbyt mocno zawiązał sojusz z partią rządzącą. Zresztą z jakąkolwiek partią nie jest to dobre dla Kościoła. Ja jak idę do Kościoła czy katolicy, to nie po to, żeby słuchać informacji politycznych czy kazania politycznego, tylko po to, aby się pomodlić. Wiele razy słyszałam podczas mszy świętej polityczne agitacje. Byłam w szoku, gdy podczas jednych z dożynek, jeden z księży wygłosił elaborat na temat partii rządzącej, a jednego z działaczy politycznych, mimo że nie jest posłem ani ministrem, już mianował ministrem. Kandydatka z listy PiSu czytała Ewangelię. Takich rzeczy nie powinno być w kościele. Po prostu ja pani jako czyta Ewangelię? Katoliczka na to się nie godzę. Chodzę, mam swoje kościoły i msze, na które chodzę i wiem, że tam nie ma polityki. Mhm. I na tych nabożeństwach i w tych homiliach nie ma polityki i są pełne kościoły, jest pełny kościół. Więc jedyną drogą, aby zahamować to jest właśnie opamiętanie niektórych księży, aby nie szli pod ramię z partią rządzącą, z jakąkolwiek partią. Ostatnie pytanie, uderzenie w kościół. Tak o orgii księży w Dąbrowie Górniczej mówi jej organizator, a przynajmniej osoba, która użyczyła miejsca na to, czyli ksiądz Tomasz Z. Jak to pani skomentuje? Bo ksiądz czuje się skrzywdzony przez media. Mówi, że gdyby ta cała sytuacja w Dąbrowie Górniczej dotyczyła kogoś, kto wykonuje inny zawód, to w ogóle by o tym nie było mowy i że media się mylą, mówiąc o liczbie uczestników orgii, a poza tym to nie była orgia, bo to, co tam się działo, nie wyczerpuje definicji orgii. Brak mi słów na to, co mówi ten ksiądz, jeśli w ogóle można jeszcze mówić, że to jest ksiądz. Przede wszystkim dla mnie ksiądz to nie jest zawód, tylko to jest człowiek, który ma powołanie, który ma być wzorem i przykładem dla innych katolików, który ma być niezwykle prawy i żyć w celibacie. Natomiast jestem, po prostu brak słów, jestem zbulwersowana zachowaniem, zdarzeniem, sytuacją. Skandal, po prostu skandal, który nigdy nie powinien się wydarzyć. Ale czy pani uważa, że to jest uderzenie w Kościół, że media, które o tym piszą, mówią, uderzają w Kościół? Jeżeli ten pan, który mianuje się księdzem i który nosi sutannę, uważa, że takie zachowania przystoją księdzom, przepraszam, i że jego zachowanie nie jest uderzeniem, a mówienie o tym jest uderzeniem, to mamy inną skalę wartości, bo rzeczy trzeba nazywać po imieniu i prawdę trzeba pokazywać. Jeżeli ten pan, który mianuje się księdzem, uważa, że trzeba prawdę zamieść pod dywan, no to ja mam inną ocenę tej sytuacji, zdecydowanie inną. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Zdalnie gościła posłanka Marta Wcisło, posłanka i liderka listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Lublinie. Dziękuję pani posłanko, dziękuję państwu. To była rozmowa dnia. Żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam na marsz.